Bartków, jest Sol Marina Gdańsk. Cześć, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku Żeglarskich Czwartków. Po dwutygodniowej przerwie, tak, bo w zeszłym tygodniu nie miałem możliwości nic dla Was nagrać, dzisiaj wracam z nowym tematem, a tak naprawdę pytaniem. Powiedzcie mi, jak często zastanawiacie się, co dało nam żeglarstwo? Tak naprawdę nie dało, a cały czas daje, bo myślę, że podobnie jak ja, ciągle żeglujecie. Jeżeli jeszcze nie, to zachęcam. Słuchajcie, z mojej perspektywy wygląda to tak. Ja przede wszystkim jestem wdzięczny za to, że przy okazji uprawiania tego sportu, przy okazji nauczenia się żeglarstwa, mam umiejętność wyznaczania celów. Oczywiście jestem sportowcem, ale myślę, że każdy z Was, jak żeglujecie chociażby po Mazurach, czy tutaj po Zatoce Gdańskiej, jako tylko przykład podam, płynąc z Gdyni do Jastarni, no to także trzeba mieć tą umiejętność wyznaczania celów, układania swojej marszruty, w ogóle całej trasy jednodniowego, a może nawet wielodniowego rejsu. Czyli to jest pierwsza umiejętność, którą na pewno każdy żeglarz ma albo już na dobrym poziomie, albo wręcz doskonałą. Drugą umiejętność, którą bardzo doceniam, to jest w ogóle zaradność, taką przedsiębiorczość. Pamiętam rok 94, ile to już czasu minęło. Jechaliśmy starym takim Fordem Transitem na regaty do Palamos w Hiszpanii. Jechaliśmy taką grupą żeglarzy i windsurferów. I wracając z tych regat, zepsuł nam się samochód na autostradzie we Francji. Byliśmy bardzo młodzi, mieliśmy kilkanaście lat. I razem z Grześkiem Starszewskim, pamiętam, Dorotą Starszewską, był też Dominik Życki wtedy, bo żeglowaliśmy razem na Finie, była Agata Pokorowska. Siedzieliśmy w tym samochodzie i się zastanawialiśmy, co zrobić. Oczywiście zadzwoniliśmy do domu, nie było jeszcze wtedy komórek, żeby nam rodzice coś poradzili, ale Grzesiek od razu zobaczył, że gdzieś w okolicy jest szrot. Szrot, czyli taki magazyn starych samochodów, takie można magazyn, to nawet nie było zadaszone, to po prostu na otwartej przestrzeni na polu leżały jakieś złome. I razem z Dominikiem, pamiętam, tam poszli, my pilnowaliśmy, czy tam przygotowywaliśmy jakiś posiłek i przywieźli brakującą, tą zepsutą część z tego szrotu. Grzesiek no, miał dosyć dużo umiejętności takich mechanicznych, więc rozebrał silnik, wstawił tam tą część, uruchomiliśmy i dojechaliśmy do domu. Przedsiębiorczość, właśnie zaradność. Wtedy, kiedy mamy problem, kiedy jest jakaś sytuacja, w której trzeba się odnaleźć, no mówię, akurat ten przykład nie jest związany czysto z żeglarstwem, bezpośrednio z żeglarstwem, ale to także te podróże, to wszystko, co ma związek z żeglarstwem, jakoś nas doszkala. Kontakty z ludźmi, to jest kolejna umiejętność, można powiedzieć, też taki sposób na życie, którą żeglarstwo mi dało. Ja gdziekolwiek dzisiaj podróżuję, to gdziekolwiek chciałbym podróżować, to miałem jakiś znajomych, jakiś przyjaciół nawet, kontakty na całym świecie. To jest oczywiście wartość dodana niesamowita, ale nie wiem, chociażby w tym roku, jak byłem z rodziną na wakacjach w Ameryce Południowej, poleciliśmy do Brazylii, no to odwiedziliśmy dwójkę naszych znajomych, także i Bruno i jego rodzinę. Zatrzymaliśmy się u nich na kilka dni w domu, co było no, przede wszystkim bardzo przyjemne, ale też i dużym ułatwieniem w podróży. I gdziekolwiek lecę, czy do Stanów Zjednoczonych, czy do Chorwacji, czy do Francji, czy do Japonii, to mam te kontakty i nawet jeżeli z nich nie korzystam, to na wypadek, gdyby coś mi się stało i bym potrzebował pomocy, zawsze mogę do kogoś się zwrócić, więc to jest na pewno coś fantastycznego. Motywacja. Motywację się bardzo nauczyłem w żeglarstwie. To jest coś, czemu nawet tematowi poświęciłem jeden z odcinków swojego podcastu, kurs sport w biznesie. Polecam Wam posłuchać. Tam podzieliłem się ze wszystkimi jedną z metod na motywację, wtedy, kiedy po prostu mi się nie chce. Kilka minut do wysłuchania polecam Wam, ale właśnie to jest metoda, którą wyniosłem ze sportu, którą dzisiaj wykorzystuję w życiu prywatnym i zawodowym. Wtedy, kiedy mi się nie chce, wyobrażam sobie iść na przykład na siłownię, wyobrażam sobie, co robi moja konkurencja. Ben, Xavier, Mark i oni wtedy myślę sobie, że są na siłowni. To jest dla mnie najlepsza motywacja do wzięcia się w garść i
pójścia właśnie na tą siłownię. W sporcie się właśnie też tego nauczyłem. To często właśnie powtarzałem z Zomborem Bereczem, z którym przygotowywaliśmy się 2 lata do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, a później Zombor w pięknym stylu zdobył srebrny medal olimpijski. Zombor właśnie też mówił, że każdego dnia, tak sobie wyobrażę, że każdego dnia ktoś trenuje. I to jest dla niego świetna motywacja do tego, żeby także i on wziął się w garść i także trenował, żeby się rozwijał. To są właśnie te umiejętności, takie sposoby, to już konkretne metody, o których Wam powiedziałem, które wyniosłem ze sportu, z żeglarstwa. Żeglarstwo także nauczyło mnie tego, żeby mieć bliski kontakt z naturą, czuć ją, dbać o swoje otoczenie. Żeglarze znani są z tego i to ja myślę, że to się nauczyliśmy także od tego, jakie są przepisy na regatach, że nie można wyrzucać śmieci do wody. Zbieramy je w ogóle w łódce, później wyrzucamy po powrocie do mariny do specjalnych kontenerów, pojemników, śmietników po to, żeby móc żeglować po czystych akwenach. I nawet jeżeli idę później gdzieś i opowiadam o delfinach i rekinach i o różnych innych przygodach sportowych w szkołach, na spotkaniach z dzieciakami, to właśnie także o tym wspominam. O tym, jak to jako przykład zły podaję. Żeglowałem gdzieś u wybrzeży Brazylii, te śmieci zawijały się na płetwie sterowej, na mieczu, na kilu. Nie wspominając o tym, że raz musiałem nawet wyminąć kineskop telewizora starego, który unosił się gdzieś na wodzie, na powierzchni wody i musiałem go omijać. No ale właśnie to jest ta dbałość o środowisko, to także dużo mi dało żeglarstwo. Więc mówię to po to, żeby zachęcić Was do tego, żebyście sami też pomyśleli, co daje Wam żeglarstwo, co dało Wam żeglarstwo, czego Was nauczyło. Ale także mówię to po to, bo jeżeli jesteście rodzicami dzieci w młodym wieku i myślicie, żeby poprzez jakieś zajęcia albo chociażby wakacje, jeżeli im planujecie, poznały świat z tej dobrej strony, żeby czegoś dobrego się nauczyły, nabyły tych wartości cennych, to polecam obóz żeglarski. Polecam, żeby się wciągnęły i zasmakowały żeglarstwa, bo to nie tylko wspaniała przygoda, ale także i sposób na życie, sport, który naprawdę dużo może wnieść dobrego do tego naszego życia. To tyle z mojej strony dzisiaj. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, spokoju i co? Widzimy się za tydzień w Żeglarskich Czwartkach. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.